Chwała Panu. Jest to wielkim dla mnie błogosławieństwem Bożym, że mogę się dzielić słowem Jego, nie swoim. I dzisiaj, gdy modliliśmy się, jedna z sióstr modli się, dziękując Bogu za ten piękny dzień, który nam dał Pan, za tę wiosnę, gdzie następują zmiany, aby w naszych sercach nastąpiły też zmiany. Jakie to piękna modlitwa jest, jaka to piękna prośba, aby w naszym sercu nastąpiły zmiany. I wiem, że nie przypadek jest, że każdą usługę, którą miałem, nie była ode mnie, to była od Pana. Może ktokolwiek z was może myślał, że to jest bardzo dla niego mocne słowo. To było słowo dla mnie tak samo. Ja nie do obecnych tu głosiłem, ale dla siebie też. I jestem Bogu wdzięczny za to, że poprzez mocne słowo jest to dla mnie błogosławieństwem. Gdyż Bóg chce coś mi powiedzieć i doświadcza mnie, i ja jestem mu za to wdzięczny. A dzisiaj chcę się podzielić słowem, które nosi tytuł Być uczniem Jezusa Chrystusa. Wielu chrześcijan jest nawet pewnych, że są ludźmi zbawionymi i są zbawionymi, jeśli wierzą w Jezusa Chrystusa, ale nie wszyscy ci chrześcijanie uznają Jezusa Chrystusa jako swego Pana. Jako Pana swego i mistrza swego. Ale Jezus oczekuje, aby zbawieni przez Niego ludzie byli nie tylko osobami wierzącymi, ale uczniami Jego. A to jest już coś więcej. W Ewangelii Łukasza, za chwilę przeczytam, taki uczeń musi spełniać pewne warunki, które dyktuje sam Jezus. Nie my sami sobie możemy. Ale może najpierw, zanim przeczytamy Ewangelię Łukasza, zwrócę uwagę na to, że być uczniem to coś więcej, aniżeli otrzymać przebaczenie. To jest coś więcej. Uczniem jest ten, kto się uczy, kto idzie w ślad za kimś i uznaje go za swojego mistrza. Pan Jezus przyjmuje tych, którzy za nim idą jako uczni, pod warunkami przez siebie podanymi. Czyli Pan Jezus stawia warunki. Tak jak ktokolwiek w świecie, powiedzmy w sporcie, chciałby zostać naśladowcą swojego trenera, bo jest wspaniałym człowiekiem, potrafi wykonywać to, co do niego należy, chciałby zostać jego uczniem, musi się poddać całkowicie trenerowi. Przede wszystkim musi tego pragnąć. Tak samo jest tutaj z nami. Jest to sprawa podobna. Możemy należeć do Jezusa Chrystusa, możemy mieć obywatelstwo nieba, jednak możemy odmówić uznania Go za swego Pana i Mistrza i nie podporządkować się Jemu, Jego naukom. Możemy być zbawionymi, a jednak nie być Jego uczniami. W Ewangelii Łukasza pisze tak. A szły za Nim liczne tłumy i obróciwszy się, rzekł do nich. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Załóżmy, że jesteśmy w tym miejscu, gdzie Pan Jezus. To pierwsza linijka, co mówi. A szły za Nim liczne tłumy. Załóżmy, że za nami idzie bardzo dużo ludzi. Jesteśmy na miejscu Pana Jezusa. Jak my byśmy się zachowali? Co byśmy powiedzieli tym ludziom? Zapewne cieszylibyśmy się z tego.
I to bardzo byśmy się cieszyli, że się ludzie nami bardzo interesują. I staralibyśmy sobie zjednać ich jakimiś miłymi słowami, obiecując im same dobre rzeczy. Jak to bywa w dzisiejszym czasie na różnych zgromadzeniach, prawda? Zauważyliście. Obiecanki są, a później niedotrzymywane słowa. Jak zachowywał się Pan Jezus w tej sytuacji? Najpierw przyciągał do siebie ludzi, a gdy zaczęli iść do Niego za Nim, nigdy nie ukrywał krzyża. Nigdy nie ukrywał, że droga będzie za Nim ciernista. Zawsze wyraźnie to mówił. Przede wszystkim mówił do tych, którzy szli za Nim, że aby być prawdziwym uczniem, muszą Go miłować ponad wszystko. Nie trochę. Ponad wszystko. W wierszu 14 Pan Jezus mówi tak. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być moim uczniem. Czy jest to możliwe? Mocne są słowa, prawda? Samego Pana Jezusa. Czyli Jezus Chrystus uważał, że człowiek musi... To pytanie. Czy jest to możliwe, aby Jezus Chrystus kazał nam nienawidzieć swoich najbliższych, aby móc być Jego uczniem? Zobaczymy, co w Ewangelii Mateusza pisze. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I mamy tu następny warunek podany, ale już w troszeczkę innym znaczeniu, jak zauważyliśmy. Przeczytajmy jeszcze Mateusza 10:37. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Za każdym razem, gdy ktoś staje się naśladowcą Jezusa Chrystusa, może zauważyliście, że rodzina odwraca się od Niego. Zwłaszcza tam, gdzie jest rodzina niewierząca i ktoś wychodzi z tej rodziny, nawraca się. Wtedy wszyscy przeważnie odwracają się od Niego. W mojej rodzinie, mój tato i mama byli zaproszeni na oglądnięcie na DVD naszego chrztu, gdyśmy mieli razem. My i rodzice wcześniej byliśmy w katolicyzmie. Mój tato, gdy zaczął oglądać, od razu wyszedł. Nie spodobało mu się. Przypuszczam, że pomyślał, że zdradziłem wiarę ojcowską. Mama oglądała do końca. Tato, gdy umierał, pytał się już trochę w nieświadomości, pytał się, czy ja wróciłem ze Stanów, bo chciał mi coś powiedzieć. Przypuszczam, że chciał mi właśnie to powiedzieć, co ja zrobiłem. Natomiast mama do samego końca była osobą spokojną. I gdy mój syn miał kontakt z nią, bo na jednym placu mieszkali, rozmawiał z nią i ona przyjmowała Ewangelię za właściwą. Więc przypuszczam, że mama odeszła jako osoba wierząca. Ale wracając teraz do tego wersetu, który przeczytałem, kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, w tym wersecie Jezus Chrystus ma na myśli, że Zbawiciel, że On, Jezus Chrystus, ma być ważniejszy niż ojciec, matka, syn, córka, ktokolwiek. Żadne naturalne więzi nie mogą odwrócić ucznia od lojalności wobec Pana. Absolutnie. Tak więc często należy dokonać wyboru między Chrystusem a rodziną. Ale czy tak jest? Więc zachodzi pytanie, jakie są warunki, aby zostać uczniem Jezusa? Odpowiedź jest zawarta w
w dwóch tylko słowach. Bóg pierwszy. Niedawno oglądałem zdjęcia z polskiego zboru, to były zdjęcia, wewnątrz, tak jak tutaj mamy, był napis Bóg pierwszy. Zazwyczaj są wersety ze Słowa Bożego, ale było napisane Bóg pierwszy. Zastanawiałem się nad tym, jak, dlaczego to nie jest ze Słowa Bożego werset wyjęty. I zrozumiałem to. Ale zastanawiałem się nad tym, dlaczego to tak w zborze napisane było. Bóg pierwszy. Pamiętacie z Księgi Jozuego, gdy Jozue zobaczył, że lud nie chce służyć Bogu, on sam powiedział tak, lecz ja i mój dom będziemy służyć Bogu. I tak się stało. Bardzo tamten werset mi się podoba i ten werset, co Jozue powiedział, te słowa bardzo mi się podobają, bo mi się podobało od początku. Ale teraz, gdy to zobaczyłem, Bóg pierwszy, zacząłem się zastanawiać, co ja mam powiedzieć. Ja i mój dom będziemy służyć Bogu, czy Bóg pierwszy? To jest to samo. Ja i mój dom będziemy służyć Bogu. I jest teraz taki czas, aby każdy z nas zapytał siebie, co w moim życiu na pierwszym miejscu jest? Kto? Bóg? Czy też pierwsze miejsce zajmuje zupełnie co innego? Nie będę wyszczególniał. Czytałem nie tak dawno o prawdziwym wydarzeniu. Było to prawdziwe. Pewnej matce, która nie chciała Bogu oddać pierwszeństwa. Jej córka zapytała matkę, czy pozwoli jej pójść za głosem Pana, który wzywał ją do pójścia do pracy misyjnej, nie w kraju, ale poza granicami. Matka zgodziła się pod warunkiem, że w domu jeszcze zostanie jakieś 3-4 miesiące, a później pozwoli jej na wyjazd, na misję. Ale gdy ten czas minął, nie dotrzymała przyrzeczenia i zabroniła córce wyjechać. Nie minął rok, jak Bóg, którego ta matka nie chciała uznać swoim Panem, odwołał jej córkę do wieczności. Nie znaczy to, że tak z każdym będzie Bóg się zachowywał, jak z tą akurat matką się zachował. I wcale nie straszę, mówiąc to, że ktoś jak nie spełni warunków, tak jak ta matka nie spełniła, to Bóg zaraz go ukaże. Nie to miałem na myśli. Dałem tylko przykład, że Bóg nie da się z siebie naśmiewać. By stać się uczniem, trzeba Boga postawić na pierwszym miejscu w swoim życiu. Wziąć swój krzyż i iść wiernie za swoim Panem i Mistrzem. Łukasza pisze tak. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Ja myślę, że nie wszystkim wam się tu podoba ten werset. Nie też na początku, teraz mi się podoba. Ale to przychodzi pora na to, aby to zrozumieć. Wyrzec się wszystkiego to raczej niemożliwe. Mam się wyrzec domu, kochanej żony, dzieci, tego, co trochę im mam uzbierałem przez tyle lat w banku, żeby żyć. Mam taki fajny samochód, mam piękny dom, wszystko mam. I mam się tego wyrzec? Czy mam to porzucić wszystko? Nie to Pan Jezus miał na myśli. Ale miał zupełnie co innego na myśli, właśnie mówiąc to. Pan Jezus chce kobiet i mężczyzn, aby postawili go na pierwszym miejscu. Aby szanowali go bardziej niż kogokolwiek innego na świecie. To Pan Jezus miał na myśli. Bo wiecie, wyrzec się wszystkiego, jakiejś rzeczy, to znaczy
zrezygnować ze wszelkich praw do tego. Najlepiej tego przykładem jest to, co miało miejsce w dziejach apostolskich. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce, jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał. Ale wszystko mieli wspólne. Wyrzekli się tego. Ani ja sam, ani też nic z tego, co posiadam, nie jest moją własnością. Czy zdajemy sobie z tego sprawę? Wszystko należy do Boga. On według swej woli pozwala na to, abyśmy to, co mamy, abyśmy pozwala na używanie tych rzeczy, ale On sam ma do tego pierwsze i najwyższe prawo. Jeśli zdajemy sobie sprawę z tego, to wtedy z radością wyrzekamy się praw własności i uznajemy Go jako swego Pana. Tak jak wspomniałem, że na każdego przychodzi czas, aby właściwie się zachował w stosunku do Jezusa Chrystusa. Ja miałem swój czas. Najpierw wydawało mi się, że jak jestem wierzącym, to Bóg będzie mi dawał wszystkiego, ile zechce, a ja będę robił to, co ja zechcę. Że będzie mi tak bardzo dobrze. Ale przyszedł dzień, gdzie zrozumiałem, że wszystko, ja sam cały, należy do Boga, więc wszystko mi się w głowie przewróciło. Zupełnie inaczej to wszystko zrozumiałem. Jestem całkowicie zależny od Boga. To On z łaski swojej mi wszystko daje na każdy jeden dzień. I dlatego musimy pamiętać o tym zawsze, że wszystko, cokolwiek posiadamy, należy do Niego. A więc Bóg ma prawo, i to absolutne, całkowite prawo, czynić z tym, co ja mam, co chcę, kiedy chcę i jak chcę. Trudno, prawda? Ale to powinniśmy z radością przyjąć. Ale gdy tak uznamy, Bóg nas poddaje, mnie i każdego, kto przyjmie uczniostwo, próbie. Czy to moje wyrzeczenie się tego wszystkiego, co ja mam, jest szczere? Tak jak postąpił Bóg z Abrahamem, pamiętacie, On wyrzekł się Izaaka, wyznając, że należy Izaak wyłącznie do Boga. A gdy potem Bóg zażądał złożenia ofiary na górze Moria, Abraham ani drgnął, bo to było szczere. Jeśli w naszym życiu coś takiego nastąpi, że uznamy, że wszystko należy Boga, bo chcemy być uczniami Jego, chcemy całkowicie należeć pod Jego mistrzostwo, nie będzie dla nas ciężką bardzo sprawą. A doświadczenia zniesiemy tak, jak Abraham zniósł. Pamiętajmy, że Jezus musi być Panem wszystkiego, albo też w ogóle nie będzie. Jeśli nie wszystkiego, to nie będzie niczego. Jeśli, bracie, siostro, myślisz, że wystarczy dać Panu drugorzędne miejsce w swoim życiu, to wtedy możesz być pewny, pewna, że nie masz Go wcale, bo On musi być na pierwszym miejscu. W jaki sposób? W taki, że moje interesy zawsze muszą być na drugim miejscu, a Pana na pierwszym. Nigdy odwrotnie. I teraz dam taki jeszcze przykład. Powiem, że pewien chrześcijański wykładowca przemawiał na temat: szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Po zakończeniu wykładu zbliżyła się do niego pewna młoda kobieta, która była uważana za wierzącą, a była wtedy tak bardzo roztargniona po tym wykładzie, że chciała porozmawiać z wykładowcą. Więc on się jej pyta: dlaczego ty się Panu nie poddajesz? Dlaczego ty walczysz ze sobą? Ona odpowiada: obawiam się, że jeśli bym się poddała, musiałabym uczynić dwie rzeczy. A przede wszystkim pierwsza, że ja koncertuję jako pianistka i obawiam się, że musiałabym z tego zrezygnować.
A druga rzecz, obawiam się, że Bóg nie wyśle jako misjonarkę do Chin. Wykładowca zachował się w stosunku do zaniepokojonej kobiety bardzo mądrze. Otworzył Dzieje Apostolskie i przeczytał jej tak. Piotr zaś rzekł, przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. Znamy ten werset i znamy cały rozdział. I wyjaśnił tej kobiecie, co jest za absurd, jakim to jest absurdem, że Piotr potrafił powiedzieć słowo do Boga przenigdy. Stworzenie Bogu mówi przenigdy. Stworzenie mówi Bogu nie, a za chwilę mówi Panie. Czy to jest możliwe, żeby Bogu powiedzieć nie i Panie? Te dwie rzeczy ze sobą absolutnie nie pasują. Więc poprosił ją, tą młodą kobietę, żeby na kartce nakreśliła sobie te słowo przenigdy, a drugie słowo Panie. I żeby wybrała, co chce, żeby jej, w jej życiu było. To słowo Panie czy przenigdy. I zostawił ją. Wrócił po 2 godzinach i spojrzał tak przez ramię. Zobaczył na kartce dużą plamę z łez. I przekreślone słowo przenigdy. Zostało słowo Panie. Wybrała. Wybrała Pana. Zostawiła. Zostawiła swoją karierę. Zostawiła wszystko, aby pojechać do Chin. Wiemy, jak tam wygląda sytuacja. Tam się umiera za głoszenie Ewangelii. Ona wybrała to. I gdy wybrała, tak radośnie wracała już wtedy do domu, już nie powtarzając tego, przenigdy, Panie, tak jak to Piotr zrobił, ale powtarzając, tak, Panie. I tak powinno być właśnie w naszym życiu. Już ona nie chciała dyktować Bogu i mówić przenigdy, bo to wtedy wygląda, że ona dyktuje warunek, stawia Bogu. To teraz ona była uczennicą, a Pan Jezus był jej wodzem i mistrzem. A czy pamiętamy ostatnie słowa Pana Jezusa do Piotra? A były to takie. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona, Piotra. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu, tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu, paś owieczki moje. Miłujesz mnie więcej niż ci? Wyobraźmy sobie, jak Pan Jezus w tym momencie wskazywał na innych uczni, ale też miał na myśli zapewne to, czy Piotr miłuje go więcej, aniżeli tych swoich towarzyszy, te swoje łodzie, te sieci, to wszystko, co wcześniej robił, czy tych dom, czy tych swoich przyjaciół. Pan Jezus mówiąc te słowa, mówił do Piotra tak. Piotrze, kto ma u ciebie pierwsze miejsce? Czy ja? Czy miłujesz mnie więcej, aniżeli tych wszystkich? I to wszystko? I kochani, Jezus do nas i dzisiaj tak mówi. Do nas wszystkich, nie tylko do Piotra. Pyta się, Staszek, wam wszystkim po imieniu. Czy miłujecie mnie więcej, aniżeli to wszystko, co macie? A przede wszystkim, czy chcemy być uczniami naszego Pana Jezusa, czy nie? Chcąc być uczniem Pana Jezusa, jak słyszeliśmy, trzeba oddać wszystko. Trzeba mu oddać wolę, wszystko, co mamy. I sami należeć do Niego. Pomyślicie, że to jest niełatwe. Coś mogę wam powiedzieć. Jest trudne. Tak jak Marzynka powiedziała, dla niej też było trudne. Ale sama tego nie zrobiła. I już pierwsze kroki robi. Ja też kiedyś tak. Zapragnąłem zostać uczniem, bo nie chciałem tylko słyszeć o Jezusie, przychodzić, ale pragnąłem,
aby coś więcej. I powiem wam, że Bóg to czyni w moim życiu. Nie znaczy to, że jestem wspaniałym jakimś uczniem, ale cieszę się, że to, co dotychczas Bóg we mnie zmienił, jest czymś wspaniałym. I to może Bóg zmienić w każdym z nas. I to wszystko jest możliwe. Wszystko, bo u Pana wszystko jest możliwe. Moim takim pragnieniem, bo wiecie, jak pastor już powiedział, wyjeżdżamy. Moim pragnieniem jest, aby tu w naszym zborze wypełnione ławki były samymi uczniami Pana Jezusa. Czy to jest możliwe? Oczywiście, to jest możliwe. Trzeba wierzyć w to, zaufać Panu Jezusowi i oddać Mu wszystko. I wtedy tu będzie największa chwała, a nasz Pan Jezus będzie siedział na tronie. Będzie tu tylko radość, miłość, bo nasz Pan będzie z nami zawsze. To jest moim pragnieniem. Ja myślę, że wy też tak pragniecie, aby każdy z nas pragnie, aby się wiele zmieniło, prawda? Ale co my robimy w tym kierunku? Tylko się może modlimy, ale czy słuchamy głosu Bożego, żeby iść za tym głosem i wykonywać to, co nam ten głos do nas mówi, głos Boży? A więc słuchajmy, kochani, głosu Bożego. Idźmy za Nim, a zobaczymy cuda. Bo Bóg jest Bogiem cudów. Bóg jest wspaniały i czasy, które mamy, nie będą na nas miały żadnego znaczenia. Bo Bóg powiedział, żebyśmy się nie martwili o nic. On nas zaopatrzy we wszystko. On nam da wszystko. Nie musimy robić sami zabiegów. A więc zaufajmy to. Zaufajmy naszemu Panu i bądźmy uczniami Jego. Radosnymi uczniami. Gdyż takie jest pragnienie Pana, a moje to drugie dopiero. Powstańmy, pragnę się pomodlić. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteś teraz tutaj wśród nas. Dziękujemy Ci, że Ty do nas przemawiasz. Dajesz nam do zrozumienia swoją wolę, abyśmy mogli ją wykonywać, Panie. Panie, wiesz, co każdy z nas myśli i teraz, i każdego jednego dnia. I tylko Ty potrafisz do naszych serc dotrzeć i przejrzeć ich całkowicie. Dzisiaj, Panie, modlimy się o to, abyś zmieniał nas, abyś czynił nas uczniami Twoimi, Panie Jezu. Abyśmy byli, Panie, Tobie całkowicie oddani. Wierzymy, że tylko Ty to możesz uczynić. Dlatego pobłogosław nam to słowo, aby ono nie było zaraz zapomniane, ale ono, żeby wykonywało pracę w nas. Abyśmy zawsze go słyszeli i poszli, Panie Jezu, za Tobą. I aby ten zbór rósł w siłę, aby tutaj, Panie, była tylko Twoja wola i Twój tron tutaj. Aby ten budynek był domem modlitwy, aby zawsze, zawsze, dopóki tu będziemy, Panie, abyś Ty był na pierwszym miejscu, aby nasze wszystko, co mamy, nie było dla nas ważne. Mimo, że nam dajesz to, abyśmy mogli żyć i posługiwać się tym na co dzień. Ale Ty, Panie Jezu, masz być na pierwszym miejscu. I niech Duch Święty tak nas prowadzi, tak nas naucza zawsze i przypomina, abyśmy o tym nigdy nie zapomnieli, abyśmy zawsze byli posłuszni. Błogosławię was, kochani. Błogosławię was i życzę, abyście byli pod wodzą naszego Ducha Świętego, abyś wam Bóg błogosławił każdy jeden dzień. I mimo, że nie wiem, czy tu będę kiedykolwiek, ale Bóg czyni cuda, może i będę, ja nie wiem. Chciałbym odwiedzić i zobaczyć, jak wielki ten zbór jest, który wielbi Boga jedynego żywego. Amen.